4 Derma, 5 Eras, 6 Gram, 7 Santana, 8 Troja, 9 Wikling. Zostało 10 kubków i 1 puchar. Prosimy, głosujemy. I teraz tak. Nagroda Jana Pamuły, prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która teraz polubiła konie. No żeby tylko na dłużej jej ta miłość została. Proszę Państwa, tak. Przy starcie sędzią startowym jest Michał Maj. Poszły. Prosimy zejść z toru. Poszła czołówka, derby małopolskie. Koni trzechletnich. Dobra, Marcin, zsuń się z toru. Marcin czy Karolina Kałuba? Dobra, nogi ma całe. Pogotowie podjedzie po deptaku. Ale po gonitwie. Uwaga. Nie przerwiemy gonitwy. Pogotowie. Wchodzą w zakręt. Przecież nieciekawie dwie dziewczyny. Ale zwolnijcie, zwolnijcie. Była to gonitwa derby koni trzychletnich o puchar prezesa Jana Pamuły i nagrody Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pierwsze miejsce, koń z numerem 5, Erasm. Drugie miejsce, koń z numerem 2, Aviator. Trzecie miejsce, koń z numerem 6, Gram. Pan senator wręcza puchar Agencji Rozwoju Regionalnego, derby małopolskie. Senator Wisztyga, przyczyna mu sympatia. Oni współpracują po cichu i wygrywają głośno. I siodło od prezydenta Jacka Majchrowskiego. Dziękujemy bardzo. Drugie miejsce. Aviator i czówka, ale tak bierze. Tak samo. Stryjeczny brat. Dobra, to ja odbiorę. Chociaż raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zostanie z konia. Dzięki. I trzecie miejsce moje, no jak już od 3 lat zaczynamy. Przepraszam, mojej żony, bo to koń mojej żony, by też trzeba się dowiedziała. Kochane ojczyzny, senatorzy. I oby nie ostatni z 5 lat. To dla Jejsa. Dziękuję. Niech żyje Kraków! Wyścigi pod koniec!